W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym pojawili się nowi podopieczni. Zawsze denerwowały mnie wypowiedzi dzieci, a gdzie tutaj są te kangury? Bo mieliśmy do tej pory taki gatunek mniejszy kangurów w Alabie. One przebywały na wybiegu łącznie z emu. To są też ptaki australijskie z tego samego kontynentu, zwierzęta pochodzące, ale właśnie te emu bardzo przeganiały w Alabie. W Alabie się chowały gdzieś w zaroślach, były niewidoczne dla zwiedzających. No i w tym roku mieliśmy taką okazję, żeby pozyskać trzy osobniki dużego kangura, tego rudego, widocznego już na wybiegu dla dzieci. Przyjechały z ogrodu zoologicznego w Gdańsku, trzy osobniki płci męskiej w różnym wieku. No i myślę, że teraz wszyscy zwiedzający, a szczególnie dzieci, będą bardzo zadowoleni, bo będą te kangury widoczne na wybiegu. Poza tym obok wybiegu jest też duży kangur z dużą torbą, gdzie można wejść, zrobić sobie zdjęcie i będzie nam to sprawiało dużą radość, jeżeli nasi zwiedzający będą zadowoleni. Mamy też strusia afrykańskiego tutaj u Państwa. Tak, oczywiście. Też był dłuższy czas jeden osobnik, był samiec. Teraz dojechała w tym roku do niego samica. No mam nadzieję, że na tyle będą zdolne do prokreacji, że jajka, które będą wysiadywane, będą mogły wykluwać się maluchy i powiększymy też to stado. Powoli rozpoczynamy długi weekend. Czy to dobry moment, żeby odwiedzić Śląski Ogród Zoologiczny? Bardzo dobry moment, dlatego że zapowiadają też sprzyjające warunki atmosferyczne. Nie będzie zbyt gorąco, nie będzie padać, będzie słoneczna pogoda. Ogród zoologiczny jest otwarty od godziny 9, także wszystkich serdecznie zapraszamy. Weekend majowy może być dla Państwa okazją do obejrzenia nowych podopiecznych Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.